samo okno było tutaj zamontowane, jak tutaj obok. Zostało ono zdemontowane, podłoże zostało przygotowane gruntownie do prawidłowego montażu okna. Tutaj będzie zastosowany oczywiście montaż trójwarstwowy, czyli uszczelnimy to okno od zewnątrz materiałem, który będzie wodoodporny, ale jednocześnie paroprzepuszczalny. Od środka będzie materiał, od wewnętrznej strony będzie materiał paroszczelny, który da nam gwarancję, że wilgoć z wewnątrz pomieszczenia w okresie grzewczym nie będzie wnikał w pianę, a w warstwie jakby tej środkowej, tak, czyli między samym profilem a murem, będzie zamieszczona, oczywiście aplikowana piana. Specjalnie tutaj pokazujemy jakby dwa warianty, tak? Ten montaż kiedyś jak był wykonany w jakiś niechlujny sposób, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, oczyszczeń, bez jakichkolwiek reguł, i co możemy tutaj jakby zastać po tych kilkunastu latach, żeby pokazać, w jaki sposób powinien być wykonany prawidłowy montaż, jak należy przygotować otwór, w jaki sposób zabezpieczyć, tak, jakość i żywotność tego montażu. Także to w kolejnej części tutaj panowie będą pokazywać, jak kolejne materiały należy zaaplikować oraz naklejać. Od wewnętrznej strony tutaj panowie naklejają folię, która jest, jak widać, w kolorze różowo-różowym, tak, różowo-czerwonawym. Specjalnie wykonany w takim kolorze, żeby montażystom nie pomyliły się kierunki zastosowania tych produktów. Znaczy tego, że w środku musimy mieć szczelnie, to ta folia musi być paroszczelna, dlatego ona jest w tym kolorze wykonana. Folie są oczywiście o różnych szerokościach, w zależności od warunków, w jakich muszą być zastosowane, od sytuacji, jaką zastaniemy. Tutaj akurat jest zastosowana najszersza folia szerokości 150 mm. Każda z folii oczywiście posiada pasek klejący, którym akurat teraz panowie naklejają na ramę. Jak można było zauważyć, na narożach zostawione zostały tak zwane uszy, takie zakładki, żeby łatwiej można było wywinąć folię na mur, żeby nie było niebezpieczeństwa, że po prostu folia, nie dochodząc do muru, będzie naciągana, a przez co oczywiście uszkadzana. Dlatego tutaj takie zapasy zostawiamy na narożach. Także od środka będzie wykonana, naokoło oczywiście, będzie naklejona ta folia. Zewnętrzną warstwę uszczelnimy troszkę innymi materiałami, ale to oczywiście po kolei tutaj będę Państwu mówił, jak będą tutaj prace przebiegać. A od czego szerokość tej folii? Szerokość zależy od wnęki, jaka nam zostanie po usadowieniu oka. I to jest według pewnych schematów i wyliczeń, które wykonał Instytut Ralowski. Okazuje się, że z racji na przebieg izoterm, jakie mają miejsce przy akurat tego typu montażach, wnęka, która pozostaje po osadowieniu okna, powinna być przynajmniej w 50% przykryta folią. Tak mniej więcej 1/2 tej wnęki powinna być przykryta, 1/2, ale nie więcej niż 60. To jest takie optimum, tak? Maksimum 60 mm. Ale no minimum te 50%, tak? Panowie już nakleili tą wewnętrzną folię, która jakby została naklejona naokoło tej ramy. Tą zewnętrzną warstwę zabezpieczymy materiałami, które będą paroprzepuszczalne, ale jednocześnie wodoodporne. Są to materiały odporności na warunki atmosferyczne do 1050 paskali, czyli bardzo, bardzo wysoka ta odporność jest. Teraz pan tutaj będzie naklejał folię paroprzepuszczalną, ale wodoodporną, na listwę podparapetową, która będzie zabezpieczeniem parapetu od strony zewnętrznej. Ogólnie trzeba pamiętać o tej zasadzie, że musicie Państwo zawsze mieć trzy warstwy, tak? Musi być ta wewnętrzna paroszczelna, zabezpieczająca pianę przed wilgocią od środka. Musi być warstwa zewnętrzna, czyli ta paroprzepuszczalna, ale odporna na warunki atmosferyczne, typu właśnie wodoopadowe, wiatry.
Oraz musi być warstwa środkowa, czyli piana, która pełni funkcję tutaj tego izolatora termicznego i akustycznego. Także te trzy warstwy będzie i teraz jakie materiały zastosujemy, to już jest jakby drugorzędna sprawa, zależna od sytuacji montażu, tak, rodzaju montażu. Folię zewnętrzną przykleili, więc teraz można śmiało od środka zapianować pod parapetem. Pamiętając oczywiście i starając się, żeby to było robione jak najdokładniej. Wszystkie produkty, które mają w składzie poliuretan, wiążą tylko i wyłącznie z wilgocią. Jakby się okazało, że panowie nie dali tej wilgoci, to niestety piana tyle, ile złapie wilgoci z otoczenia, ona zwiąże, tworząc taką skorupę, a w środku zostanie, w cudzysłowie mówiąc, zakalec. I później ten zakalec, jak teraz jakieś deszcze by się zaczęły, czy coś, i wilgotność względna by wzrosła. Przy drugim tym stopniu rozprężenia, niestety już się dzieją katastrofalne rzeczy, bo piana jest w stanie wypaczyć na przykład ościeżnicę, wygiąć ramy, no i generalnie same problemy później. Dlatego teraz się psika, żeby ona w całej swojej objętości równomiernie się rozprężyła i zakończyła swoją pracę, tak, raz a ostatecznie, i żeby nie było później żadnych historii. Efekt będzie taki, że to okno będzie z całą pewnością szczelne.